Hej, siemanko wam wszystkim, bardzo, ale to bardzo serdecznie, z tej strony Nabi i będziemy kontynuować naszą przygodę z Warcraft 3 The Lord and the Aftermath. A co rzuciło nam się w oczy, to to, że zmieniłem troszkę pozycję. Wcześniej skończyliśmy gdzieś bodajże, gdzie były nakurzane krasnoludy i to możliwe, że to było... O, tak, faktycznie. Carpe Diem zaczął naparzać Ice Weather. My English is on the bottom. Push that button. Nieważne. Wiem, że nie lubicie mojego angielskiego, bo ja strasznie mówię amerykańskim angielskim, co niektórym z was się nie podoba. Wolicie, żebym mówił tak sztywno polacko, Dragon Maflan na przykład, albo Scarlet Crusade. A Cult of the Damned, nie wiem, Forsaken, kurwa, nie, ja chyba zaraz będę czytać wszystkie Blood Elves, Scourge, Burning Legion, Dalaran, Dwarfs, Dark Horde, Horde, Forsaken, Cult of the Damned, Scarlet Crusade, Troll Empire i Dragon Maw Clan. No, tak, tak będę teraz mówić, będzie mój angielski na najwyższym możliwym poziomie raka ptaka i szyjki macicy. O właśnie, coś czego przez długi czas nie zauważyliśmy, a co chciałbym nadmienić. Straciłem bardzo z oczu Forsaken, którzy bardzo dużo punktów zdobyli. Rozprzestrzenili się praktycznie niczym zaraza. Mają tych punktów całe 16 i muszę przyznać, że cały czas idą dalej. Teraz, co zauważyłem, bo tak stwierdziłem, że rozejrzę się, zobaczę jak tam inne jednostki się zachowują. No właśnie, to też coś, na co mi zwróciliście uwagę. Będę starał się jak najmniej mówić to, żeby was tym nie drażnić. Zresztą to jest coś, co bardzo poprawi moją wymowę, gdy będę starał się zwracać uwagę na to, by tego Y unikać w mojej wymowie. Zamiast tego po prostu będzie pauza. Jeżeli nie wiem, co powiedzieć, to wdech, albo nie wiem, zacznę kaszleć. Tylko po to. Tylko po to, by nie mówić tego. No, ale z tego co widzę, Forsaken wraz z Blood Elfsami będą się nakurzać w tym tutaj oto. W tym oto punkcie na moście. No, tu powinien być most moim zdaniem, ale pewnie można przez to przejść tak jak tutaj w przykładce. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy jakiś punkt, z którego chyba mogą Fast Riderów budować elfsy, Blood Elfy dowodzone przez Wedmina. Natomiast jak wygląda sytuacja tutaj dookoła? No, nie najciekawiej. Natomiast jeżeli trzeba powiedzieć o Scarlet Crusade, to bardzo ładnie się wybili, zaczęli odzyskiwać swoje terytoria. Mają tutaj całkiem pokaźne wojsko, którym idą coraz dalej. Biorąc pod uwagę, że Scourge wraz z Cult of the Damned są naprawdę kiepskiej sytuacji, no to możemy powiedzieć, że póki co górę nad wszystkimi mają Forsaken wraz z Deadmau Clanem, a zaraz za nimi jest Burning Legion. Burning Legion, bardzo was przepraszam, to było głupie, wraz z krasnoludami z tyłu na czwartej pozycji. No, to zobaczmy, jak sobie poradzą tutaj Forsakeni. Jeżeli nic się nie zacznie działać, to cofnę się do Dragonmaw Clanu. Ne? O, halo, peasant, lololol. Dobra, czyli mamy tutaj aptekary Farlana, Farlana aptekarza. Zaraz będą się nakurzać. Zobaczmy, co tam u Kanon Bakana. Nie to, Lamo! Głupi głupku, gdzie jest nasza Sylvanas? Dobra, możemy już puścić całą rozgrywkę. Nie będę tego przedłużał, bo całe 4 minut gadania. No, Farlan zaczyna leczyć swoje jednostki. Bardzo dobra sytuacja z racji tego, że chociażby Sylvanas była na dosyć niskim poziomie życia. Teraz więcej punktów życia zapewni jej większą żywotność, większe przetrwanie na polu walki, a co za tym idzie, będzie mogła walczyć o wiele dłużej, skuteczniej. No, i to jest to, co mówiłem. Tutaj mogłyby przychodzić jednostki ze strony Blood Elfsów, ale
Na szczęście nasz zawodnik różowy zauważył w porę, więc nie będą zaskoczeni w razie wybuchu wojny. Ha! Nie będą zaskoczeni, gdyby jednostki nagle przyszły z boku. Czy elf zrobi coś? Tak, elf się wycofał, zmienił pozycję. Ciekawe, czy będzie chciał... może będzie chciał go okrążyć. To jest całkiem sprytne, bo jakby nie patrzeć, jednostki otoczone ciężej się bronią. A jeżeli chodzi o Deadmau Clan, zaczyna niszczyć powoli resztki budynków i cywilizacji krasnoludzkiej. U góry widzimy przemieszczające się jednostki kawalerii wraz z piechotą Scarlet Crusade, które chyba zmierzają powoli do Handorhal, prosto z... jak to się nazywało? Nie mogę zaznaczyć! Barrow, to było Barrow. Są Barrow albo Sarskulment, tak, przypomniało mi się. Tu widzę jakieś podróżujące jednostki krasnoludzkie wraz z Bilganem. No, nie dziwię się. Tutaj, netry zimowie sobie tutaj popylają. Tworzą tutaj już jakiś mały portal. Pewnie będą chcieli atakować tutaj jednostki Scarlet Crusade. Co by było całkiem dobrym pomysłem. Co się natomiast dzieje tutaj? Tutaj jakaś jednostka zdobyła punkt. Tutaj coraz więcej jednostek Forsaken zbliża się do Andorhalu, żeby go przejąć. Natomiast sam Tirshend, a w zasadzie to co z Tirshend tam kiedyś było, to może nazwać Tirshend? Nie! Czy jest tu gdzieś napisana nazwa tej lokacji? Nie, no nieważne jaka to jest nazwa lokacji, ważne, że tu jest właśnie walka! Pełno Felhandów ruszyło w kierunku jednostek czerwonego Scarlet Crusade, gdzie właśnie Renault Morgraine zaczyna się z nimi pojedynkowo zaczyna walczyć, nie daje możliwości jednostkom nieprzyjaciela wyjść. Niestety napór ze strony demonów, ze strony płonącego legionu jest zbyt ciężki, żeby to odeprzeć. Stara się jak może, niszcząc jednostki na swojej drodze. Niestety Reynold Morgraine, dajesz stary, nie umieraj, nie, i niestety upadł. Jednostki Netrezimów, jednostki Varimatras wraz z Balnazarem i pozostałymi będą się szczycić swoim zwycięstwem. No i oczywiście pada kolejna jednostka, kolejny bohater czerwonego, kolejny bohater Scarlet Crusade, który odczuwa już piętno swoich nieprzyjaciół. Zobaczmy, czy tutaj działa się jakaś walka. Nie, jednostki czerwonego Blood Elfa w Veldimina przygotowują się do obrony, ale nie zdaję sobie teraz sprawy z tego, że jednostki Forsaken starają się go otoczyć, ale chyba została rzucona flara, żeby odkryć teren, przez co chyba widzi. Chyba, chociaż może nie jest to jego. Czy ruszył się? Niekoniecznie się ruszył. A Bilgan gdzieś wyleciał. Halo, Bilgan jest tutaj. Wraca do Ironforge. Właśnie, co się dzieje tutaj? Tutaj do... jak to się nazywa to miejsce? Shadowforge City? Nikt nie przyszedł. Czy tutaj się dzieją jakieś walki? Tak, krasnoludy właśnie toczą ze sobą... ciężki bój z drużyną Hordy, którą dowodzi Kamatur. Kamatur, czy da się pokonać? Widzimy, że jednostki krasnoludzkie o wiele lepiej znoszą całą tą walkę, o wiele lepiej zadają obrażenia, o wiele mniej obrażeń sami zaś przyjmują. Wygląda na to, że jednostki krasnoludzkie wygrają to starcie, tym bardziej, że Horda ma tylko 4 punkty. O matko, krasnoludy mają już tylko ich 5. Natomiast Płonący Legion trochę się do przodu wybił. Ma ich już 10, natomiast Dragonmaw Clan ma ich 13. Jest zaraz za Forsaken, którzy mają punktu 16. Walka jest tutaj naprawdę na wysokim poziomie. Chłopaki pokazują wszystko, co mogą. Patrzcie! Uwięzili go! O kurczę, a już myślałem, że się uda. Już myślałem, że uda im się go uwięzić. To by było naprawdę świetne. O, teraz nie może uciec! Jaka taktyka, kurczę! Ice Weather, to jest zajebiste. Podoba mi się twoja taktyka. To było tak piękne. Złapać go w kleszcze. Zablokować mu drogę ucieczki. Zaszczuć niczym psa. A że na psie, w zasadzie wilku. Popylał. No to możemy jedynie podziwiać twoją naprawdę ciekawą taktykę. Tym bardziej, że masz Ertenów, czyli
To są jakieś golemy, mi się wydaje, że one są z Ulduaru, ale pewności nie mam, możecie mi poprawić, możecie mnie skorygować w komentarzu, gdzie proszę was również o to, żebyście mówili swoje przemyślenia, co sądzicie o tej grze. Natomiast u góry widzimy walki Forsaken wraz z Burning Legionem, płonący, dobra, będę mówić po bardziej polsku, płonący Legion. Natomiast Forsaken to niespecjalnie pamiętam, jak się tłumaczy. Bardzo dobrze Farlan leczy jednostki swoich łuczników na tyłach, chociaż moim zdaniem przydałoby się trochę wsparcie na pierwszej linii, gdzie jednostki piechoty ścierają się między sobą. Tam przydałoby się odrobinę leczenia, tam by się przydało wsparcie leczących. No a tutaj na Trezimowie bardzo ładnie zadziałali, poszli w kierunku Farlana. I zobaczmy, czy to będzie jego koniec. Farlan pada. Czy Farlan umrze? Jest to bardzo ciężkie, ale niestety Sylvanas nie zauważyła tych wszystkich Netrezimów tutaj i zaczynają chodzić na ich tyły. Fakt faktem, walka została wygrana. Jednostki płonącego Legionu zostały zdjęte, zostały zniszczone. Co się dzieje tutaj? No nic specjalnego się nie dzieje. Jednostki... przepraszam za to... Jednostki Scarlet Crusade zaczynają przejmować punkty, zaczynają odbijać się od dna znowu. No, trzeba przyznać, że SH, którego niestety niku nie mamy, nie możemy go poznać póki co, cały czas trzyma fason, stara się jak najlepiej pójść w kierunku zwycięstwa, albo przynajmniej nie mieć jednego punktu. Co się dzieje u pozostałych? U pozostałych na dole wrze walka. Wraz z Dalaranem jednostki krasnoludzkie przejmują całą... przejmują całą część orków w Kargat. Natomiast od północy zaatakowali ich wojsko Dragon Maw Clanu. Teraz jednostki krasnoludzkie muszą szybko się zorganizować, ruszyć do przodu, ruszyć na północ i wspomóc swoich towarzyszy z Dalaranu, żeby nie byli osamotnieni w tej walce, bo póki co tylko oni walczą. No, trochę tyły zaczynają atakować ich hordziaki, jednostki hordy, a w zasadzie Frostwolf Riders, którzy przejmują punkt tylko po to, żeby inkom zdobyć. Co się dzieje? Jednostki Dalaranu zaczynają się wycofywać, widzą, że przegrywają tą walkę, dlatego starają się odejść z honorem, odejść jeszcze, móc walczyć dalej, odejść z pola bitwy, nie tracąc wszystkiego na swojej karcie. Co się dzieje na północy? Alaj, kto z kim chce się przymierzyć? Z kim się przymierzujecie? Halo? Prywatne? Do mnie? No, ja mogę się z wami sprzymierzyć, oczywiście, ja mogę was zacząć o wiele lepiej komentować. Co się stało na południu? Dragon Maw Clan przejął kolejny punkt. Chyba mi się wydaje, że ruszał po kolejne elementy fortyfikacji Kamatura. O! Forsaken chce się sprzymierzyć z tronami. To jest ciekawe, tym bardziej, że trony jakoś tak specjalnie dobrze sobie nie radziły w tej grze. I have lost. Podkreśla Kamatur Fu Altair, że jest na dosyć przegranej pozycji. You can go and join Skirt. To jest bardzo ciekawe, bo Kanabanan proponuje Quel Talas w ręce troli. A to się liczy z pewnym eventem, bo w sumie według lore trolle chciały zdobyć Quel Talas. Przecież one miały swoją bardzo mocną bitwę wraz z krwawymi elfami. Kurczę, coś mi wpadło do oka, mi teraz bardzo mocno boli. Pięcio teleportował część swoich jednostek na północną część do Quel Talas, żeby wspomóc swojego czerwonego sojusznika. Ale czy to mu przyjdzie na dobre? Zobaczmy, co się dzieje. Co się dzieje jeszcze na dole? Widzimy, że jednostki Dragon Maw Clan zmierzają w kierunku, dokładnie, Shadowforge City. Tak? To jest Shadowforge? Tak. Dobrze. No jednak nie jestem aż takim gównem. Jeszcze ogarniam. Hearthstone stoi, leży, leczy się. Czy uda mu się? Nie wiemy.
Pewnie nie. No i kolejny punkt został przejęty. Jak stoi sytuacja naszych krasnoludzkich kochasiów, nasich milusińskich? No widzimy, że zaczynają zbierać jednostki tutaj wraz z dalarańskimi magami. Przygotowują się do starcia, przygotowują się do walki. Powinien pamiętać, że mimo wszystko ma tu jeszcze jakieś jednostki w Gnomergan. Warto by było je użyć, bo takie sobie wolno stojące jednostki są bezużyteczne. Natomiast w walce zawsze mogą zasugerować lekką przewagę. Lekką, bo lekko, ale zawsze. Może mieć to jakiś większy wpływ na całość bitwy. Co się dzieje? Jednostki Forsaken ruszają na zachód, ale po co? Zbierają się w Andorhal. A stamtąd gdzie ruszą? Czy ruszą na południe? Czy ruszą na północ w kierunku Quel'Thalas? Mi się wydaje, że będą chcieli pomóc trollowi zdobyć kilka baz, swoich kilka przyczółków. Tym bardziej widzimy, że Scarlet Crusade zmieniło się w Argent Crusade, czego oczywiście, jak to zwykle bywa, nie zauważyłem. Brawo ja. Co się dzieje na północy? Na północy jakieś walki, jakieś starcia. Rada Druidów! Rada Druidów, ty gnojku. Ja dalej pamiętam i dalej będę wypominać ci to całą sytuację z naszych rozgrywek. Nie zapomnę tego, nie. Co się dzieje? Krasnoludy zostały teleportowane tutaj. To jest bardzo ciekawe. Nie wiem, czy to jest dobra decyzja teleportować ich wszystkich właśnie w kierunku... Burning Legion. Nie, trolle zostały wysłane w kierunku Quel'Thalas. Teraz zobaczymy, czy jednostki Altaira dadzą sobie radę z naszymi przyjaciółmi krasnoludami oraz krwawymi elfami. Skupili się wszyscy na tym wielkim Ertanie. Trzeba przyznać, że jest to jedna wielka maszynka do przyjmowania obrażeń. Stoi, biją go, nic się prawie mu nie dzieje. No, bo ile jednostek musiał go naparzać, żeby zjechać go do takiego poziomu zdrowia? I jak długo to trwało? To jest po prostu masakra moim zdaniem. Trzeba przyznać, że mimo wszystko, o matko, dali zabić te jednostki, to było bez sensu. Faktem, jakby była ta trucizna, mimo wszystko by go nie zabiła, ale zostawiłaby mu to 1 HP i zawsze można by było go uleczyć, ewentualnie naprawić, jeżeli to jest jakiś mechanical. Jak wygląda sytuacja? Bardzo mocno obite jednostki Altaira zaczynają się wycofywać, zmierzać do zupełnie innych przyczółków, z racji tego, że szkoda by było ich stracić, nie? Dark Thundrater cały czas jest wraz z nimi, będzie starał się coś zrobić. A natomiast, co widzimy? Forsaken rusza w kierunku północy. Czyżby chciał przejąć Quel'Thalas? No, zobaczymy. Północny Lordaeron już i tak jest zdominowany i zajęty właśnie przez Forsakenów, którzy są pod władzą Kanabanaka. A on jakoś by chyba sobie nie robi nic wielkiego z całej tej sytuacji. Rusza w kierunku północnym. A co się dzieje na dole? Na dole jednostki Zielonego Kamatura zaczynają rozbudowywać się. O kurczę, rozbudowywać się niedaleko. Pod samym nosem krasnoludów. Nie wiem, czy oni zdają sobie z tego sprawę, ale może być to naprawdę ciężka sytuacja, jeżeli zostanie przeprowadzony atak od strony wschodniej, odtąd przez jednostki Twilight Clanu. Właśnie zauważyliśmy, że Dragon Maw Clan zmienił się w Twilight Clan. I teraz mają szansę pójść do Yogg-Sarona, móc go uwolnić. A co za tym idzie, mieć kilka dodatkowych możliwości walki z swoimi przeciwnikami. Mogą mieć pomoc Yogg-Sarona, a także jeżeli bodajże jak się nazywał ten bohater, ten taki... to jest Fioletowy Dalaran, nie chodzi o Carpe Diema. Właśnie. Jo, dobrze mówiłem, Cho'Gath. Jeżeli Cho'Gath osiągnie level 15 albo 10. A i teraz jest bardzo dobre pytanie, bo niestety, przepraszam najmocniej, nie pamiętam, ale będzie mógł ruszyć do Deathwinga i go uwolnić. A jak już go uwolnią, panowie, no to możemy być pewni, że będzie naprawdę kawał ciekawej walki. A co się w sumie dzieje w Northrend? Nawet tego nie oglądałem. Forsakeni zdropowali się na północnej części, zaczynają
powoli przechodzić ze swoją ekspansją na Northrend. Czy wyjdzie mu to, no, wyjdzie mu to na dobre? Zobaczymy. Czyżby teraz Sylvanas chciała zrobić jakiś ciekawy wjazd? Możliwe, że to będzie naprawdę głupi pomysł. I oczywiście był. Moment! Nie! Ja głupi jestem! Ona chciała zawrzeć sojusz! Niebieski, fioletowy Forsaken chciał zawrzeć sojusz wraz ze Scourge, wraz z Plagą oraz Cult of the Damned, którzy, jak widać, nie dają sobie za bardzo rady. Teraz, jeżeli Ner'zhul Forsaken są wraz z nimi sprzymierzeni, będzie im o wiele, wiele łatwiej. Jak widzimy, nawet taki głupi Gaugen jak ja jest w stanie ogarniać mniej więcej to, co się dzieje i być przygotowany na to, co robią nasi gracze. Ja muszę cały czas monitorować to, co się dzieje na minimapie, widzieć jakieś ruchy jednostek, ruchy na mapie, takie jak na przykład tutaj. Widzimy, że tutaj mamy drobne walki między Netrezimami a krwawymi elfami. Widzimy tutaj jakieś sukuby, które atakują jednostki Blood Elfów i cały czas Felhoundy są dosyłane, są cały czas robią cały czas napór na jednostkach krwawego elfa. Czy jak nasz Wedymin da sobie radę? Zobaczymy. Natomiast jednostki Twilight Clanu zbliżają się do mostu i wydaje mi się, że w tym momencie będą chcieli go naprawić i ruszyć w kierunku północnym. Natomiast co się dzieje tutaj? Na dole. Na dole się chyba nic nie dzieje. Tutaj jakieś drzewa są ścinane. O, Ice Weather zaczyna skautować. Chyba zauważy, że tutaj znajdują się jednostki Kamatura. Albo i nie. Czy ty kogoś transportujesz? Tak, Taurisiana transportuje. I to jest właśnie ten moment, w którym krasnoludy zerwą wszelkie pakty, wszelkie sojusze, zyskają kilka leveli i będą mogli zacząć rozwijać się jako Dark Iron Dwarfsy, mieć o wiele lepsze jednostki, o wiele więcej i teraz mają szansę, żeby móc się troszeczkę odbić od dna. Czy Ice Weather poradzi sobie z tym wszystkim? Zobaczymy. Widzimy, że zerwane zostały wszelkie sojusze. Przy każdym z ważnych przyczółków zostały zespawnowane jednostki, które bardzo mogą pomóc. Natomiast co się dzieje na północy? Na północy toczy się walka! O kurcze! W momencie, w którym myślałem, że będzie coś niesłychanego, to i faktycznie się stało. Tutaj na północy są jednostki Carpe Diem wraz z Ice Weatherem, który jest po stronie krasnoludzkiej. I wydaje mi się, że oni są z sojuszem. O, to by było nawet normalne, bo oni są chyba braćmi. Z tego, co mi się przynajmniej wydaje. No to bardzo ciekawa sytuacja ze strony krasnoludzkiej, bo zdradzili i Dalaran, i krwawe elfy, a jakby tak spojrzeć, to jedni i drudzy są już teraz na naprawdę ciężkiej sytuacji, tym bardziej, że wszystko tracą. Jeżeli, o kurczę, jeżeli teraz sprowadzą tutaj Taurisiana, tak, oni zrobią to, sprowadzą Taurisiana, wchłoną studnię Sunwell i będą przyzywali Ragnarosa. Czy ja to dobrze kumam? Halo, Sunwell, tak, to oni to robią. Co za chore pojeby, że tak się wyrażę. Oni to wszystko przemyśleli, oni wiedzieli, co robić. Pozbyli się hordy. Tak, horda myślała, że to przyjaciel przychodzi, że Dragon Maw Clan jest po ich stronie, a to taka szpila w zadek. No i teraz Netrezimowie starają się zdobyć kilka innych przyczółków, kilka innych punktów kontrolnych na północnych częściach Lordaeronu. Starają się cały czas harasować jakieś tutaj jednostki, żeby pozdobywać punkty, bo w przypadku, gdzie tych punktów mają dosyć mało, ale za to mogą przy pomocy tych Netrezimów bardzo sobie sfawolić. No ale jeżeli tak się przyjrzymy, nadal Ner'zhul Forsaken są tą dominującą stroną całego konfliktu i muszą uważać. O, właśnie tutaj Blood Elfy natrafiły na Radę Druidów. Są lekko obijane, ale chyba nie robią sobie specjalnie z tego problemu. Jest ich stanowczo za mało, żeby cokolwiek zrobić. Natomiast czy jednostki właśnie Ner'zhul Forsaken znajdują się gdzieś w pobliżu? Nie widzę tego. Co oznacza,
Co oznacza? Czy to jest właśnie to, co myślę? Halo? Przejmuję czoga. Aha. Jeżeli... No ja osobiście wolałbym przyzwanie Ragnarosa, ale jeżeli mam porównywać dwóch legendarnych bohaterów tej gry, to wydaje mi się, że mimo wszystko Deathwing będzie o wiele, wiele potężniejszy niż Ragnaros. Tym bardziej, że Deathwing może przyzwać kilka smoków jako swoje miniony. Może zrobić naprawdę niezły rozpierdziel dookoła siebie, ma potężne AOE, AOE, tak proszę was, no macie tak jak chcieliście. No, wydaje mi się, że w tym momencie nie ma możliwości. Robiłem to kiedyś krasnoludami przy Fyty. Fyty? Co to jest Fyty? Fucking trolls? O co ci chodzi? Nie wiem. Przestań. Nie wiem, o co tutaj chodzi. Czyżby co, niszczył wszystkie pozostałe budynki? Jo, tak trochę niszczy go. Ale, no cóż, horda już tak naprawdę nie istnieje. Nie ma żadnego punktu kontrolnego. No dobra, ma jeden. Jeden punkt kontrolny, który i tak im się w tym momencie nie przyda. Mamy 52 minutę, jesteśmy praktycznie w połowie. Nie wiem, czy ja chcę aż tak mocno dzielić ten materiał. Widzimy, że trolle mimo wszystko nie dają za wygrane. Tutaj wchodzą do jednej ze starych baz, albo przynajmniej punktów kontrolnych Carpe Diem, który staroaktycznie nic tutaj w High Bank nie ma. No nie ma. Co się dzieje na północy? W Nowym Dalaranie już są jednostki Pinchu, który będzie teraz mógł się teleportować w dowolne miejsca. Będzie mógł cały czas starać się wygrywać walki, sprzymierzając się ze swoimi towarzyszami. Natomiast jeżeli chodzi o jednostki Scourge, jeżeli chodzi o jednostki Plagi, no to przejmują niestety jednostki bazę krasnoludzką na południowej części Northrend, a w zasadzie ona należy do Pinchu, no, ale to nie ma znaczenia, tutaj są mimo wszystko budynki krasnoludzkie, które już w sumie nie należą do krasnoluda, tylko do Pinchu. Tylko dlatego, że w momencie zawarcia Darka przymierza z... jak oni się nazywa? Jak to się nazywało? Rada Trzech Młotów? Tak, zawarli przymierze właśnie z krasnoludami z Shadowforge. W tym momencie wszystkie te budynki zostały przyjęte przez towarzysza z Dalaranu. Mi się wydaje, że w przypadku Airy Peak byłoby to samo. Okej, okay. Znaczy przepraszam, co ja gadam? Rada Trzech Młotów? To nie jest chyba teraz. To jest przejęcie przez Dark Iron Wars. Rada Trzech Młotów była chyba później. Brawo. Nie wiesz. Okej. Okay. Widzimy, że jednostki troli zaczynają wchodzić powoli do środka swojej starej bazy. Zaczynają odzyskiwać to, co stracili przed laty. No i bardzo to... Nie, przepraszam. Oni wchodzą z bazy Twilight Clanu do bazy Carpe Diem. Ale ona chyba nie robi sobie z tego zbyt wiele, z racji tego, że tutaj Cho'gall... Cho'gall? Halo? Cho'gall? Czy to już zostało wessane? Jednostki krasnoludzkie zostały teleportowane! Gdzie one są? Tak, jednostki krasnoludzkie są w starej bazie... No, w zasadzie w głównej bazie swojego brata, swojego towarzysza, swojego przyjaciela w walce, w boju Carpe Diema, który wszedł do środka i zaczął odzyskiwać to, co stracił. Kamatur próbował coś tutaj zrobić, ale chyba poszło mu jak kurwie deszczu. Czyli nie bardzo mu poszło. Natomiast Altair cały czas nudzi, cały czas kąsa, niczy taki komar. Zaczyna wbijać to swoją brodeczkę i zaczyna podsysać trochę inkomu, a mimo wszystko cały czas go traci. Już mi ktoś spamuje. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie, że musicie mi pisać w tak ważnym momencie. No, ale wydaje mi się, że dojdę tutaj do 60 minuty i w tamtym momencie skończę. Może dojdzie już do tego pięknego momentu, w którym Samuel zostanie już wchłonięte, bo praktycznie zostało już go bardzo, ale to bardzo niewiele do ukończenia. W momencie, gdy zostanie zaabsorbowany, a to już widzimy, że się przenoszą, to będzie bardzo dobry moment, żeby jednostki krasnoludzkie zrobiły to, po co przyszły.
czyli podejść, wyssać, wziąć. Czy im się to uda? Zaraz zobaczymy. Ja bym był chętny zobaczyć, czy tutaj są jakieś walki, ale chyba nie. Czy idzie? Tak! Stoi tu Taurisian. Czy on to przejmie? Czy on to zasie? Czy będzie sam niczym Sasha Grey? Możliwe. Wchodzi, tak, wchłania studnie wieczności. Sorry, studnie wieczności. Ale za mało. Brakuje mu... Jest, ma 15 level. Teraz może się teleportować do Shadowfall City, przywołać Ragnarosa i siać zniszczenie na całym południowym i północnym, nie kalendarze, tylko Azerocie. O matko, to teraz będzie wpierdol. Czy on to kupił? Tak, kupił. Kupił teleport. Zaraz będzie. Panie, panowie, musimy poczekać, mamy cooldownik, ale spoko, zaraz bierzemy, lecimy i przyzywamy naszego boga Nie boga, sorry. Ragnaros, z tego co kojarzę, to był jeden z żywiołów, powiedzmy. Chyba można by tak go nazwać. Jeden z żywiołów, kiedy na Azeroth rządzili Oldgodsi, starzy bogowie, którzy za wszelką cenę chcieli ten cały świat zniszczyć. Dopiero... kurczę. I znowu to jest ten moment, którym nie pamiętam. Chyba Tytani. O, może to byli Tytani właśnie. Kiedy Tytani przybyli do Azeroth i zaczęli pokonywać wszystkich starych, pradawnych bogów jednego po drugim. Oczywiście nie zdali sobie sprawy z tego, że nie mogą ich pokonać, muszą ich uwięzić. No ale wiadomo, Old Godsi mieli właśnie swoje żywioły. Mieli właśnie Ragnarosa, który był żywiołem ognia. Mieli żywioł powietrza, wody i ziemi. No i akurat tutaj nasze drogie krasnoludy zaczynają przywoływać Ragnarosa. O Jezu, będzie wpierdol. No, zobaczmy, co to się stanie. No, przywoływanie troszeczkę trwa, ale to nie jest aż tak dużo, więc można na spokojnie poczekać. Czy gdzieś się toczą walki? Nie widzę zbytnio. Tu się toczą walki? O matko, jo, nigdzie się nie toczą, wcale, nie! Wcale, że Scourge wraz z Ner'zhul Forsaken oraz Cult of the Damned nie wchodzą do nowego Dalaranu, ani trochę. Ale no niestety, właśnie został przyzwany Ragnaros. Ragnaros, Elemental Lord of Fire. Aha, sorry, to był Elemental, a nie no żywioł. Chociaż można by powiedzieć, że jedno i to samo. Dobrze, jesteśmy... Widzimy, jak się śmieje, cieszy się z tego, że przybył. A co tu... Jak wygląda sytuacja? No, Ner'zhul Forsaken wchodzą powoli do Dalaranu. Czy jednostki Dalaranu dadzą sobie radę? Coś ciężko to wiedzę. Jeżeli tamci z tyłu im nie pomogą, to nic sobie nie dadzą rady. Ani trochę, bo przecież tracą jednostki bez sensu, a jednostki z tyłu ani nie wspierają, ani nie pomogą. One po prostu stoją i konfigurują haksy. Ale czy to im pomoże? Nie pomoże, bo tutaj jednostek Forsaken wraz ze Scourge jest stanowczo za dużo. Tym bardziej, że Farland zaczyna leczyć jednych i drugich swoich towarzyszy. Jest tego stanowczo za dużo dla sił Dalaranu. Nie ma co patrzeć, przecież Forsaken ma aż 22 punkty kontrolne, co daje im naprawdę ogromny przyrost inkomu. To jest chory skurwiel, to jest chora siła, której prawdopodobnie Dalaran, którym rządzi kto? Pinchu nie podoła. Tak, cały czas rzuca swoje obszarowe obrażenia. Czy to im pomoże? Wow, przejście zostało zamknięte. Niedobrze. Jednak nowy Dalaran dał radę przetrzymać cały ten atak. Przejście do Dalaranu zostało zamknięte. Czy ponowią atak? Czy uda się Ner'zhul Forsaken wbić do środka, czy też Pinchu udaje się wybronić, dowiecie się w kolejnym, następnym odcinku, który prawdopodobnie będzie już za 2 dni, albo za 3. W zależności od tego, jakie komentarze będą pod tym filmikiem, dowiemy się, jak szybko będzie następny, co muszę poprawić i czy Wam się podobało. Dlatego bardzo Wam dziękuję, do zobaczenia w kolejnym odcinku, już niedługo. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.